grać. W taki sposób, jak dzisiaj graliśmy do tej pierwszej bramki, jeszcze zespół się prezentował nieźle, bo tam jakoś Górnik na mnie niemocno nie zagrażał w tych momentach. Widzieliśmy, że dzisiaj Górnik będzie czekał, że po tych dwóch przegranych meczach na pewno nie się ruszać od razu na nas, to widzieliśmy. Też byliśmy cierpliwi, tak, chcieliśmy te ataki dobrze przygotować. Momentami nam się udawało, ale dzisiaj nam brakowało sytuacji w ataku. Dużo zagrożeń stworzyliśmy ze starych fragmentów gry. Kilka strzałów, ale bez jakby takie... A przekonania, powiedzmy, po tej pierwszej bramce, to wszystko na własne życzenie. Mecz gra 90 minut, a nie 60, i to mam ogromne pretensje do swoich zawodników. Postaram się dalej pracować. Następnym tygodniu mamy derby z Miedzią, a to, co dzisiaj kibice musieli oglądać, no, było przykre.